Nie mam kompletnie pojęcia, co mają twórcy gry w głowie i dokąd zmierza ta gra, ale wiem, że nowy Zadymiarz potrafi przechodzić przez ściany i atakować przez ściany. Dzisiaj, moi drodzy, jako pierwsi w Polsce przetestujemy sobie nowego Zadymiarza, który nazywa się Shade. Wymaksujemy go, sprawdzimy jego start powery oraz nowe skiny. A wy sprawdźcie, czy ustawiliście łapeczkę w górę. I sprawdźcie, czy przypadkiem nie wygraliście nowego skina do Angel Max. Ta osoba wygrywa, gratuluję. Dzisiaj też wam rozdam tego skinka, więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie, miejcie aktywny kod w sklepie albo kliknijcie pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu, potwierdźcie, przyciskając przycisk wesprzyj twórcę i w komentarzu napiszcie dowolny komentarz. Wyniki konkursu ogłoszę już jutro, bo lecimy z Daily w Brawl Stars, a teraz usiądźcie wygodnie w fotelu, bo będziemy latać duchem. No to teraz, moi kochani, wszyscy witamy Shade'a łapeczką w górę, ponieważ Shade nie ma łapek, bo jest duchem i nie może zostawić łapki w górę, więc zróbcie to za niego. Dobra, moi drodzy, świruję troszeczkę, ale Shade jest naprawdę fajnie zaprojektowanym zadymiarzem. Jest to ubraniowy dusz, który na szyi ma, a nie na szyi, z kieszonki w bluzie wystaje mu jakiś łańcuch i star drop przyczepiony za tego łańcucha. Okej, okay. Tyłka nie ma, nóg też nie ma, ale za to ma 7000 punktów życia, szybkość ruchu bardzo szybką, czyli jest porównywalnie szybki do Leona oraz Kruka. Jego podstawowy atak to nawiedzony przytulas. Shade przytula przeciwników szerokim uściskiem, przypadkiem raniąc ich i zadając więcej obrażeń tym, którzy znajdują się w środku uścisku. Może nawet przytula wrogów przez ściany. Rozumiecie? Shade podlatuje, wali ci stereo na uszy i spływasz po ścianie. Obrażenia 1600, obrażenia centralne, czyli stereo 3200, szybkość przeładowania bardzo szybka, to on jeszcze szybko przeładowywuje, zasięg króciutki. No dobra, cechy, uwaga, ten zadymiarz ładuje super atak w pobliżu przeciwników, o proszę, tego się nie spodziewałem, i uwaga, ten zadymiarz może przemieszczać się po wodzie. No, to jest chyba jedyny zadymiarz z dwoma cechami. Super atak, niematerialna forma, Shade opuszcza fizyczny świat i może przechodzić przez ściany. Dostaje też przyspieszenie ruchu, zasięg krótki. Zasięg krótki? Czyli co, możemy być niewidzialni tylko na małym obszarze? Sprawdźmy to. Na początku klasycznie arena treningowa, zobaczmy jak on się porusza. Jak to duch? Szybko. Teraz uderzamy. Okej, jak widzicie, Shade robi takie stereo z dwóch rąk. Bum! Zderza dwoma swoimi rękawami. To teraz uderzmy centralnym środkiem i uwaga, bum! 3200! Ej, zobaczcie! Jest to pierwszy atak, przy którym jest znak wykrzykniku, czyli jak wchodzi critical, podświetla nam się na 3200. Jestem ciekawy, czy taka opcja criticalów niedługo się pojawi też u innych zadymiarzy. No dobra, odpalmy ulti i sprawdźmy, jak się przechodzi przez ściany. Okej, możemy tak przeniknąć i... O kurcze, normalnie, spójrzcie na to! Normalnie możemy przechodzić przez każdą ścianę? Jeszcze raz, ult. Tak, jesteśmy w ścianie. I co, taki bot nas teraz powinien zaatakować? Ale nie widzi nas, jak jesteśmy na ścianie. Kiedy użyjemy ulta, no to nasza postać jeszcze tak podskakuje do przodu, czyli przyspiesza. Fajnie, zagrajmy nim. Na początku klasycznie starcie solo, nie podnoszę power cubesów, ponieważ Shade jest i tak na maksymalnym poziomie mocy, ale nie ma żadnego gadżetu star poweru ani wzmocnienia, więc postaramy się wygrać takim zadymiarzem. Wjeżdżamy, jest Jesse. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, jeszcze respię impa, faktycznie jestem w klasie duchów. Dlatego idziemy od razu za impem, on mi wskaże, gdzie jest chłop. Uwaga, przechodzimy przez ściany. Raz, dwa, trzy. Dobra, nie chcę się z tą nitą spotkać za blisko, bo jeszcze mnie wyjaśni. Idzie niedźwiadek. Bomba, bomba, bomba. Uciekam przez ścianę, bejtuję normalnie bocika i obijam go przez ściany. Czy wy to widzicie? Jak ktoś ma wygrać z tym duchem? Halo! To jest jakieś przegięcie jak dla mnie. Dobra, patrzcie, robimy taki zwód. Hop, uciekamy. I stoimy tu za ścianą sobie, jak szef. I obijamy, rozumiecie? Stoimy za ścianą i obijamy! Co jest? Przecież ta postać dla mnie jest przesadzona. I podejrzewam, wszyscy będą się denerwowali, jak będą grali przeciwko temu zadymiarzowi. Tak samo jak było w przypadku Rose'y. Była kiedyś za OP, a później Edgar był bardzo mocną postacią. Ale nie ma co płakać, widzowie. Trzeba się cieszyć, póki postacie są OP. I trzeba na nich wbijać jak najszybciej pucharki i rangi. Lecimy z pierwszym gadżetem. Pierwszy gadżet nazywa się Długoręki. Kolejny atak główny ma 50% większy zasięg. Ładunki na mecz 3. Kupujemy. A co? Pierwszy star power nazywa się Upiorny.
Czarny pirat drogowy, nie wiem do czego to nawiązanie. Trafienie wrogów znajdujących się w środku głównego ataku Shade'a na krótko przyspiesza jego ruch. No, no, niech będzie, ale nie wydaje mi się, że to jest jakieś super OP. Wybieramy. Lecimy starciem z Tercetem. W mojej drużynie jest Jesse oraz Gale, czyli będzie ciężko. No, ale zobaczmy, jak wygląda mój zwiększony atak. Tak wygląda podstawowy atak. A tak wygląda zwiększony atak. O kurczę, faktycznie o połowę jest większy. I otwieramy sobie skrzynkę przez ścianę. Ta, coś pięknego. No to lecimy. Dosłownie lecimy, bo jesteśmy duchem. Aha, aha, aha. Dobrze, że uniknąłem tej Piper. Chłopy mają po 6 power cubesów już. No nieźle. Bomba. Na daleko. Wow, 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 wow. Nie, 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 nie. Odejście, 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 odejście. Odejście, odejście. Dobra, było ciężko. Znaczy dalej jest ciężko. Aha, aha. Kiełek, kiełek, padaj. Musisz paść. Duch, uciekam. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Dobra, tym zadymiarzem można kozacko rotować. Czy wy to widzicie? Kompletnie mnie nic nie obchodzi. Chodzę sobie gdzie chcę. Leon 14. Bomba przez ścianę dla Leona. Leży, leży, uciekaj, 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 bo aż strzeli. I co, Aszyk? Nie spodziewałeś się takiego obrotu sprawy, co? Że mi nic nie możesz zrobić. No muszę go bić przez ścianę. O! Szybko, 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 szybko! Dzida, dzida, dzida. Jesse, broń mnie! Aha. Dobra. No jest zadyma jak coś. Jest gruba zadyma. Nie no! Chwycił mnie, a jeszcze leciał strzał od Mandy. Ciężko. Pomimo tego, że ta postać jest OP, to i tak było ciężko wygrać z Ashem na tylu power cubesach. Ale szczerze, zabawa przednia. Uwierzcie mi, jak odblokujecie tego zadymiarza, to na nowo zajaracie się grą Brawl Stars. Serio. Teraz sobie odblokujmy drugi gadżet. Nazywa się Straszak. Shade straszy pobliskich wrogów, spowalniając ich na 4 sekundy, co... Średnio, bym powiedział, ale niech będzie. No i drugi star power to twardy ziom. O kurczę, jaka nazwa. Shade zyskuje 30% redukcji obrażeń, gdy jest w niematerialnej formie. Czyli rozumiem, że niematerialna forma to kiedy jest duchem, tak? Mamy jeszcze do niego nowego skinka, ale to w następnym meczu przetestujemy. Teraz zagrajmy nowym buildem. W ostatnim starciu nam nie wyszło. Teraz gram ze Stu i Znani, więc może się uda. Moim zadaniem przy pomocy nowego gadżetu jest wystraszyć innych graczy. Uwaga, używamy gadżetu przy skrzynce. 3, 2, 1, gadżet. Skrzynka została spowolniona, spójrzcie. Ma takie niebieskie paski, strzałki na sobie. Idziemy szukać oponentów. Halo, przeciwnicy, gdzie jesteście? Bo chcę was spowolnić. Znaczy chcę was wystraszyć. Edgar, spowolnienie. Dostał chyba. Tak, jest zwolniony, zobaczcie, on wolniej biegnie. Ojo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 , Lilka. I co jeszcze? Dobra, tam jeszcze był jeden zadymiarz. Dobra, Lili. Czyli duchy odpalamy. Edgara na bombę. Nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja zrobiłem tak naprawdę mało w tym meczu, ale wiemy, na czym polega ten star power i gadżet, no. Szczerze, średnie i to bardzo. No to teraz musimy stworzyć jak najlepszego builda dla tego zadymiarza, ale zanim to zrobimy, tak wygląda nowy skin. Skin z... okularami 3D, tymi takimi bardzo starymi 3D. I teraz na szyi ma chmurkę z kluczami przyczepioną. Kinowy Shade, ciekawe. Sprawdźmy teraz tą alejkę na postaci Shade'a i uwaga, ikona gracza jest do odebrania oraz tytuł gracza nawiedzenie. Okej. Okay. A więc tak, długoręki czy straszak? Oczywiście, że długoręki. A jeżeli chodzi o star powery, to twardy ziom? Czyli kiedy jesteśmy w formie materialnej, redukujemy obrażenia o 30%, czy upiorny pirat drogowy? Mi się wydaje, że twardy ziom by był o wiele lepszy. No to dodajemy jeszcze gadżet. I do tego załadowałbym chyba jeszcze tarczę. Zwiększa punkty życia o 900. Pięknie. No to na koniec gramy starcie z Tercetem, ale ja jestem sam! Rozumiecie? Najlepszym buildem jestem sam i postaram się wygrać. Szybko zbieramy power cubesy. Pierwszy power cubes. 7900 punktów życia na początek to sporo. Potrafimy latać po wodzie i przechodzić przez ściany, więc nieźle. Dobra, pierwszy oponent. Raz, dwa. Kurczę, prawie padłem. Szybko, szybko, szybko życie. Ładujemy życie. On ma już 7. To nieźle. Dobra, wjeżdżamy chyba na środek. Mam nadzieję, że to nie będzie zły ruch. Nie ma skrzynek na środku! To pięknie! Dobra, tu się klepią. Dynamite i Buster. Raz, dwa, trzy, cztery! Leżysz, tak jest, dawaj to! Mamy już przechodzenie przez ściany, więc całkiem nieźle się zapowiada. Dalszy ciąg gierki. Oho, 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 ale oni petardują mocno. No i co? Bomba, 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 bomba,
Bomba! Co jest? Oni się zbugowali, a ja ich leję przez ściany, to jest najprostsze, co może być! No chodź! No chodź! A! Uciekam, ale jeszcze to podniosę. Dzięki. Raz! Dwa! Trzy! No chodźcie, kasztanki! Pośmiejemy się z was. O nie, RT postawi bazę, będzie przypał. Raz, dwa. No nie mogę ich pokonać, nie? Jest ich za dużo, aż było tak blisko. Raz. Dobra, muszę jakoś ich obiec, żeby się zbugowali. Nie, 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 nie. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. O, raz, dwa, trzy. Gadżet, 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 gadżet. Tak, 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 tak. I power cubes. Pokonam go czy nie? No kurczę, zabiję, nie? Ale dymy, dobrze, że jestem mega szybki. Dobra, chodź tu, leszczu. Już jest po tobie. Raz, dwa, trzy. Nie, nie, nie. Tak zepsuć. Dobra, to tylko ja potrafię tak zepsuć. Nie udało się wygrać na najlepszym buildzie. Podsumujmy. Nie udało mi się wygrać meczu na najlepszym buildzie samemu na 9 botów. Więc faktycznie, aby wygrywać za każdym razem tą postacią, trzeba się nią nauczyć grać. A ja dokładnie zagrałem nią tylko kilka meczy, więc jeszcze sporo przede mną. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.